Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jakże miłe nasze kolejne spotkanie. Witamy bardzo serdecznie Kasia Popko i Daniel Pogorzelski. Oczywiście Polskie Radio, Chicago, Telewizja Pole Vision i wszyscy nasi zacni słuchacze, telewidzowie i obserwatorzy naszych stron facebookowych. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Chicago na piechotę, czyli piechotą po historii Polonii w Chicago. Postanowiliśmy dzisiaj odwiedzić miejsce, które tak naprawdę trzeba odwiedzić, będąc w Chicago. Ja rozumiem, że jeszcze obostrzenia, pandemia, ale już niedługo otwieramy się na świat, mam nadzieję. Otwieramy się na wakacje, na przyloty, na zwiedzanie i ten punkt na mapie Chicago jest obowiązkowy do sprawdzenia, zwiedzenia, odwiedzenia, no i przede wszystkim do zrobienia pięknych zdjęć, bo warto. I takimi zdjęciami i tym filmem Was my dzisiaj uraczymy. Gdzie jesteśmy, Danielu? Więc my dzisiaj jesteśmy w chicagowskim Union Station. Union Station, najpiękniejsze, jedna z najpiękniejszych stacji kolejowych w całych Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę trzeci do wielkości węzeł kolejowy. Wybudowana w 1925 roku. Tak? No właśnie, ale chciałabym, abyś powiedział na temat, więcej na temat tego projektu. Kto był oczywiście osobą odpowiedzialną za rysy, za szkice, za architekturę tego pięknego miejsca? Więc, jeżeli mowa jest o tym budynku, wizjoner, który pierwszy, można powiedzieć, szerokie rysy tej budowli tutaj narysował, to był Daniel Burnham. Pamiętasz to nazwisko? Tak, oczywiście, że pamiętam. Dokładnie kilka dni temu odbyliśmy naszą piechotkę po Chicago. W momencie, kiedy przedstawialiśmy Wam postać, a raczej pomnik Tadeusza Kościuszki na Alei Solidarności, to właśnie on był odpowiedzialny za stworzenie tego pomnika. No, on, park, tam jest nazwane jego imieniem i on właśnie pomnik, ale nie tylko w tamtym miejscu, czyli ten pomnik, który my nazywamy Chicago, bo on był ten ambitny wizjoner, który w szerokich rysach narysował tak zwany sławetny plan Burnhama, który mówił, o, nie możemy żadnych takich małych planów, nie, planujemy miasto ambitne, miasto piękne, a jak to kiedyś Henryk Sienkiewicz powiedział, miasto nowoczesne. Nie wiem, czy wiesz, Kasiu, ale w swoich listach z Ameryki Henryk Sienkiewicz, jak zwiedził Chicago, powiedział, nie podobało mu się ani San Francisco, ani też Nowy Jork. Nie. Ale za to był w XIX wieku, kiedy przyszedł do Chicago, powiedział, tutaj to wydaje mi się jak gdyby takiej powieści przyszłości. Ulice ogromne, a w odróżnieniu od Nowy Jork ciasne, przytłaczające. I właśnie to mówi o naszym mieście. I bym chciał tutaj pokazać, jeżeli mówimy o takim rozległym miejscu. Popatrz, Kasiu, w tym dworcu tutaj, bo to jest dworzec kolejowy, ile miejsca jest. I owszem, nie ma przepychu, ale jednak jest majestatyczne. Wapno z niedalekiego stanu Indiany. Belford, marmury. Tak. I co ciekawe, dużo wielbicieli architektury z Nowego Jorku przybywa tutaj do tego miejsca, dlatego że w Nowym Jorku bardzo znany dworzec kolejowy, Pennsylvania Station, był właśnie w podobnym stylu, a wyburzenie tamtej stacji, począwszy w 1963 roku, właśnie zapoczątkował nie w Nowym Jorku, ale w całych Stanach Zjednoczonych ruch ochrony zabytków. I więc tutaj, jak widzimy, nie jak w Nowym Jorku. Tutaj mieliśmy okazję, żeby ochronić ten klejnot, który widzimy dzisiaj. A dzisiaj ten klejnot świeci na zielono, a wszystko to związane jest ze świętem świętego Patryka. Pozdrawiamy wszystkich irlandzkich przyjaciół. Dzisiaj nawet Chicago Union Station przy sklepieniu zmienił kolor na kolor zielony. Przepiękna amerykańska flaga. I teraz możesz pokazać to sklepienie. Długość tego sklepienia to 219 stóp, wysokość 119. No, robi ogromne... Dobra jesteś z matematyki, Kasiu. Słaba, bardzo słaba jestem z matematyki. Kiedyś ledwo miałam 3.
Ale udało się, udało się. Nie lubię matematyki, ale pozdrawiam wszystkie moje matematyczki. Wspaniałe kobiety były i są nadal. Ale wracając do tego, bo tak się rozsiedliśmy, jest tu bardzo sympatycznie. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale w tle klasyczna muzyka unosi się. I tak naprawdę no, to miejsce jest pełne takiej klasyki i nie tylko. Warto również dodać, że no, trzeci pod wielkością węzeł kolejowy. My później przejdziemy tam na dół i pokażemy Wam całą Union Station, cały dworzec kolejowy w Chicago, ale 12 peronów, 24 pasy startowe dla pociągów oczywiście, więc naprawdę, co było zamysłem stworzenia tego miejsca, tak wielkiego miejsca? Więc myślę, że tak naprawdę powinniśmy tutaj wspomnieć, wiadomo, to jest Chicago na piechotę, ale dzisiaj będzie Chicago koleją. Niemniej jednak, Kasiu, przejdźmy się i pokażmy tutaj parę tych pięknych szczegółów, żeby nasi widzowie mieli okazję zobaczyć. A ja tutaj opowiem o historii, tylko tak dookoła. Dobrze, to przejdźmy dookoła. Się, bo tutaj dojdziemy do schodów, ale to na koniec, taka wisienka, na koniec. Wisienka na torcie. Wisienka na torcie, jak mówi Tomasz Haj, to truskawka na torcie. Niech więc tak też będzie. Przejdźmy się i pokażmy, bo to miejsce zbudowane jest z kilku przepięknych pomieszczeń. Niestety te pomieszczenia w tym momencie poprzez pandemię są zamknięte. Niedostępne i dostępne i zamknięte, ale postaramy się pokazać to oczywiście z jak najlepszej strony i najbardziej możliwej strony. I tutaj widzimy zwłaszcza ten zachwyt, który był na początku XX wieku z klasycyzmem, nie? Jakby tutaj wyryte, czy to starożytnego Rzymu, czy Grecji. Oddanym z tym stylu. Piękne kasetony, nie? Które przypominają stylu Palladio. A nad tym boginie, które czuwają nad szczęściem. Nad naszym szczęściem, tak, nad szczęściem Chicagowian. Ja myślę, że nad szczęściem wszystkich tych, którzy tutaj przyjeżdżają, bo nie zapominajmy o tym, że to jest miejsce, było, bo chyba było to głównie zamysłem, aby tutaj ludzie przyjeżdżali z każdych stron świata, nie tylko kraju. Bo to nie jest tylko miejska kolej i tylko nie tylko, prawda, między gdzieś tam tymi miasteczkami, śródmieściem, nie wiem, a przedmieściami, ale tutaj przesiadają się podróżujący po całych Stanach Zjednoczonych, a kiedyś, kiedy to powstawało, czyli w 1925 roku, no nie było tak, że można było sobie latać tak, jak latamy teraz i zdajemy sobie sprawę z tego, że kolej i dotarcie do miejsca koleją, no było chyba najbardziej preferowanym stylem podróży i przemieszczania się. No, zwłaszcza dla naszych rodaków, którzy tutaj zaczęli swoją historię jeszcze dawno przed tym, jak Batory cumował na morzu, tak? Mm-hmm. Jeszcze w XIX wieku, na początku XX wieku. Tak. To w tamtym czasie statek tylko dotarł do Nowego Jorku, a z Nowego Jorku to właśnie koleją. Rzesze imigrantów właśnie tutaj przyjeżdżali. Ale co ciekawe jest to, nasi ojcowie założyciele miasta Chicago bardzo mądrze, bardzo bystro, kiedy nowa technologia, że tory kolejowe, że pociągi, stawili na to, żeby Chicago właśnie było centrum tych kolei. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że mogłeś przesiąść się tutaj w Chicago z miejsca A do miejsca B, to przede wszystkim mogłeś się tutaj zatrzymać. Mogłeś zwiedzić miasto, znaleźć miejsce do spania, hotel, wynająć, tutaj swoje pieniądze stracić w dobrym sensie, bo tak naprawdę stracić je na zwiedzanie tego przepięknego miasta, czyli pozostawały pieniążki w naszym mieście, ilość turystów wzrastała, no i tym samym Chicago dorosło do potęgi jednego z największych i najpiękniejszych miast Stanów Zjednoczonych. Parę dukatów ludzie tutaj pozostawili, ale także swoje serca. I właśnie dzięki tej strategii, Kasiu, Chicago, naprawdę miasto, które się tak dynamicznie rozrastało. Kasiu, w 1880 roku w Chicago było 500 000 ludzi. 10 lat później 2 razy tyle. Podwoiło się. 100, raczej 1 000 000 ludzi w ciągu 10 lat.
Jeżeli tutaj trochę matmy zrobimy, to znaczy, tak wiadomo, że czasami było więcej, czasami mniej, ale gdybyśmy tak na równo, to byłoby 2000 ludzi co tydzień przez 10 lat osiadywało się właśnie tutaj w Chicago. Ogromne liczby. A właśnie kiedy tutaj ten dworzec, ten budynek został zbudowany, to było 2,5 miliona ludzi. Więc jednak mówimy o jednak dynamie, o miejscu, które naprawdę rozrastało się, przemysł i to właśnie wszystko zawdzięczało tym, że były te koleje. I bardzo fajnie, że też wspomniałaś, Kasiu, o tym, że ci ojcowie założyciele mieli tutaj strategię, że nie tylko chcieli, żeby Chicago było taką pętlą, ale żeby tutaj kończyły się te pociągi, które były ze wschodniego wybrzeża, czy to z Nowego Jorku, czy to z Baltimore, czy Pensylwanii, a później z południa Stanów Zjednoczonych, a żeby te, które potem dalej były na zachód, właśnie zaczynały się tutaj. Ale rozumiesz, że... I to akurat była tą strategią. Tak. I dlatego było tak, że tutaj w Chicago było różnych takich stacji. Na przykład w tym, którym najwięcej Polaków właśnie się przyjeżdżało z Nowego Jorku, to było LaSalle Street Station. Niestety, ten budynek, chociaż owszem, stacja istnieje, ale piękny zabytkowy dworzec został niestety zburzony. I tam właśnie jest teraz, gdzie giełda dzisiejsza Chicago. One Financial Place się znajduje, kiedy człowiek zjeżdża właśnie z autostrady. A tutaj, już zaczynając od lat 60., lat 70., to w końcu ta wizja Daniela Burnhama, abyśmy tutaj mieli wszystkie pociągi międzymiastowe, właśnie się wtedy zaczęło. Jeszcze taka ciekawostka, bo powiedzieliśmy o tym przepięknym sklepieniu, które tak naprawdę, no jak gdyby tutaj było słoneczny i piękny i słoneczny dzień, to pewnie słońce odbijało by się przez te małe szybki tam w górze. Czy wiesz, że podczas II wojny światowej zostało to zasłonięte? Zostało to zasłonięte, przykryte, żeby właśnie ochronić to miejsce przed atakiem, bombardowaniem podczas II wojny światowej. Więc i dopiero niedawno temu zostało odkryte. Tak. Powiedziałeś też o tym, jak wiele ludzi korzysta i jak wiele ludzi korzystało jeszcze 10 lat temu. I tutaj pewne matematyczne cyfry jednak, bo jakie mogą być inaczej, pozostały mi w głowie. 3,283 miliony podróżowało właśnie tutaj z tej stacji, w różnych kierunkach Stanów. Ale pamiętaj, że to jest tylko, jeżeli chodzi o Amtrak, jeżeli mowa jest o metrze, to jeszcze jest następne 25 milionów ludzi. Bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że są to dwie ogromne firmy, które odpowiadają... Amtrak ogólnonarodowy, a metra tylko w okolicach aglomeracji chicagowskiej, gdzie 8 sąsiednich powiatów do naszego właśnie mają. O, Kasiu! Koniecznie. Wiadomo, gwiazda tutaj ma filmy w głowie. Oczywiście. Bardzo miło, ale teraz wchodzimy na schody. Jedne z najsłynniejszych schodów w Stanach Zjednoczonych. I jeden z ulubionych miejsc, żeby ludzie tutaj robili sweet focie. Jak widzimy tutaj naszych gości podobnie, chcą sobie na Instagramie pokazać właśnie zdjęcie. Tak, zrobić zdjęcie i wstawić. W tym miejscu, który jest znany. No Kasiu, przecież dużo filmów tutaj jednak było nakręconych. Bardzo dużo filmów, a w tym jeden z najgłośniejszych filmów z Kevinem Costnerem. Andy Garcia, Sean Penn, no i słynna scena na schodach. Czy to może jest o jakiejś postaci, która jest związana z Chicago, o którym ludzie obok Michaela Jordana i Bullsów zawsze przytaczają? Oczywiście, przecież związane jest to z postacią, która bardzo często odwiedzała jeden z najlepszych jazzowych barów również w Chicago. Mówimy o Henryku Sienkiewiczu? Nie, nie o Henryku Sienkiewiczu, mówimy o kim? O największym gangsterze z Chicago. Al Capone, tak. Między innymi. A tutaj jest ciekawa historia, dużo ludzi nie wie. Wiadomo, Al Capone, no postać taka szara powiedzmy, nie? Aha. Ale jeden z takich bardzo ciekawych rzeczy, gdzie on się przyczynił do tego, że Chicago stało się stolicą właśnie muzyki jazzu. Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś nigdy nie był w Green Mile, to my tam dotrzemy z przyjemnością z Danielem. To jest klub jazzowy, do którego sam chadzał właśnie Al Capone. I powiem ci ostatnio, że miałam okazję tam być.
z moim bardzo dobrym przyjacielem. Tak. I usiedliśmy w loży i tak wszyscy podchodzili i mówili wam do nas, ale super. Chcieli autografę, tak? Nie, ale mówili... Widzieli, mówią, czy ty jesteś Kasia Popko? Nie, ale tam mówili, z polskiej telewizji w Chicago? Nie, ale mówili, czy zdajecie sobie sprawę, że siedzicie w miejscu, które zawsze było zarezerwowane dla Al Capone. Poczułaś się go duch? Poczułam niesamowity wieczór, wspaniała, genialna muzyka, w ogóle to jest takie miejsce, że stamtąd po prostu jak wchodzisz i zatapiasz się w te sofy i przenosisz się w ten klimat i w klimat przede wszystkim muzyki, która na żywo oczywiście, tylko i wyłącznie. A czy wiesz, jak on przyczynił się? A czy ty wiesz, jak on się przyczynił, nasz Al Capone, do tego, że Chicago stało się stolicą muzyki jazzu? No, za chwilę się dowiem. A ja tutaj myślałam, że jednak już wiesz. Ja nie znam takich rarytasów, które znasz ty, dlatego tutaj musimy się uzupełniać. Proszę, dlaczego? Jak najbardziej. Ja bym chciała i tak anyway zrobić oddzielny program na temat Al Capone i zrobimy. Pojedziemy do domu, w którym mieszkał Al Capone. Mhm. Mam ciekawostkę dla ciebie taką, że to jest teraz prywatny dom, ale być może uda nam się podejść bardzo blisko. Tak. No i oczywiście skończymy w Green Mile przy muzyce jazzowej. Co ty na to? No popatrz, Kasia zawsze ze znajomościami, jak to dobry dziennikarz wie, jak tutaj dotrzeć i jak, używając swoich walorów. No, ale jeszcze nie skończyłam, a przecież cały czas nasi widzowie chcą dowiedzieć Proszę się. Proszę, powiedz. Więc było tak, że w tamtych czasach, wiadomo, było dużo rasizmu i jednak najlepsi muzycy, muzyki jazzu, to byli Afroamerykanie. I w wielu knajpach ludzie nie chcieli pozwolić, ażeby muzycy jazzowi, Afroamerykanie, żeby wystąpili na scenie. Ale z Al Capone nie ma negocjacji, a dla Al Capone... Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie tylko, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale odmówić mu, bym powiedział, że niezbyt dobra decyzja dla zdrowia. Można pozostawić naprawdę bardzo niesmak. Niesmak po sobie. No niesmak. Może to być ostatni raz, że człowiek coś zasmakuje. Absolutnie. Ale właśnie, ale tutaj mówię teraz poważnie, nie? Bo dużo jest legend i tak. Ale to jest jedna z ciekawych rzeczy, że to właśnie dzięki temu, że on był takim fanem muzyki jazzu i do tych klubów, w którym on uczęszczał, on nie pozwalał, on chciał tylko najlepszych muzyków, czy to był biały, czy to był czarny, czy ktokolwiek. I to dzięki niemu dużo z najlepszych afroamerykańskich muzyków właśnie mogło tutaj swoją karierę zacząć i potem, można powiedzieć, zabłysnąć, rozkwitała, dokładnie. I właśnie tutaj jeden z przyczyn, gdzie oprócz wiele z tych, powiedzmy, niechlubnych kart związanych z Al Capone, to jednak mamy tutaj coś takiego pięknego, który łatwo czasem wpada do ucha. No to powróćmy, bo doszliśmy do Al Capone, ale w Chicago jest tyle historii i ta historia jest naprawdę tak interesująca i imponująca, że my chcemy cały czas z wami się nią dzielić. Na pewno o Al Capone jeszcze będzie, ale teraz schody. To są te słynne schody. Nie uciekaj, nie spadaj, nie złapię cię. To są te słynne schody i to jest to słynne miejsce, które obserwował Kevin Costner. Ja uważam, ja w ogóle przejdę tak po krokach Kevina Costnera. Ja uważam, że on właśnie z tego miejsca obserwował te filary i tutaj hol główny. I tutaj w tym filmie, czyli w filmie Nietykalni, w którym ta scena się odbyła, wózek, taka kobieta, pamiętasz tą scenę? Tak. Kobieta z wózkiem chciała wciągnąć ten wózek i w tym wózku było małe dziecko. No i Kevin Costner wiedział, że za chwileczkę rozpocznie się tutaj taka jatka, że co się stanie z tym dzieckiem i z tym wózkiem. Więc obserwował ten wózek, ta kobieta nie mogła sobie z tym poradzić. On zaczął przechodzić oczywiście w tę stronę i obserwował tych, którzy już byli przygotowani na to, aby zacząć tutaj strzelaninę na Station Union, pach. No i nagle oczywiście zszedł i pomógł po tych schodach ten wózek, strzelając oczywiście, cały czas strzelając, złapać. No i na szczęście temu dziecku nic się nie stało, wszystko skończyło się dobrze. Ale jest to scena, na którą po prostu zapiera ci dech w piersi, no bo nie wiesz, co się wydarzy i po prostu tak dynamiczna ta strzelanina tutaj. No i te schody, no i te słynne schody są częścią właśnie Chicago Union Station. Przypomnijmy, że nie tylko ten film. Tutaj nakręcony został jeden z moich ukochanych filmów. Komedia romantyczna, Mój chłopak się żeni z Julią Roberts. Ja uwielbiam. Tam grała Cameron Diaz również. Aha. Julia Roberts. Ja uwielbiam ten film i przypominam sobie teraz, że właśnie tutaj też na tym holu głównym ta scena była kręcona. Dziękuję.
for loving me that much. That way. Przechodzimy teraz już w stronę pociągów. Pociągów, jak widzimy. Znak to trains. I pokażemy wam teraz wszystkim, jak wygląda stacja kolejowa w Stanach Zjednoczonych. Bo zdecydowanie różni się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Czy jest to dworzec centralny w Warszawie, który uwielbiam i Warszawę uwielbiam, czy jest to dworzec kolejowy w Krakowie, czy są to małe mieścinki w Polsce, gdzie te dworce są takie bardzo skromne i niestety już coraz częściej, wstety raczej, coraz częściej odrestaurowane i wyglądają pięknie i zachowują swój klimat, ale już teraz przechodzimy na właśnie na perony. Tutaj widzę pociągi. Lista tak, o której dokąd pociąg odjeżdża, na którym jest peronie i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy może w tę stronę, bo właśnie tą stroną, jak sami widzimy, pandemia spowodowała, że niewiele osób chyba podróżuje tymi pociągami. Być może dlatego, że większość osób pracuje z domów. Tak. Kasiu, może pokażemy tutaj bardzo szybko, żeby ludzie zobaczyli mapę. Jak mówimy o tych kolejach, to są tylko linie, które mamy tutaj w okolicach Chicago. Tutaj także metro, które jest tutaj niedaleko. Jak to dogodnie. A w ogóle dociera nie tylko tutaj w naszym stanie, ale również aż do Wisconsin. Może kiedyś po prostu wsiądziemy do pociągu i zrobimy taki program z pociągu. Zaczniemy zaczepiać ludzi, rozmawiać z nimi. Jak się to wszystko skończy i każdy będzie troszeczkę bardziej ufniej patrzył na siebie, to wtedy to zrobimy. I przechodzimy do peronów. Jak powiedziałam wcześniej, 12 peronów z każdej strony, prawda, linia kolejowa. Tutaj musimy uważać, poruszamy się w tym kierunku. No i właśnie tak wygląda podejście do tych peronów. Przepiękne zegary, które oczywiście też są symbolem tej stacji, no, a już elementy architektury Art Deco. I tam jest pan konduktor, proszę bardzo, pan konduktor, który czeka przed odjazdem pociągu. Może pokażesz, jak wygląda amerykański pan konduktor, bo też się różni, tak, różni się od naszego polskiego pana konduktora. I tutaj pan konduktor, i tutaj już są perony, na które może podejdźmy. To co, skoro jesteśmy tak blisko peronu, i tak blisko torów, i tak blisko pociągu, to wyjdźmy na ten teren i peron i pokażmy naszym widzom, jak wygląda amerykański pociąg Metry. Tak. To są te pociągi, które przewożą nas ze śródmieścia Chicago do oczywiście odległych przedmieść. Niejednokrotnie udało nam się podróżować tym pociągiem i muszę powiedzieć, że podróż jest naprawdę bardzo sympatyczna. Proszę bardzo, pan konduktor otwiera drzwi. Tutaj kolejny pociąg, uważaj na siebie, podjeżdża, zostaje podstawiony na peron, bo właśnie z tego peronu odjeżdżać będzie już w kierunku, nie wiemy w którym kierunku akurat, ale tych kierunków jest mnóstwo. Jak jeden z rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o pociągi metra, są znane z tego, że mają podwójny tutaj góra i dół. Tak, i pasażerowie mogą siedzieć i na dole, i na górze. I na górze, proszę bardzo, cieszę się, że udało nam się uchwycić ten moment, kiedy wysiadają, proszę, ktoś wysiada z tego pociągu, właśnie przyjechali pasażerowie. Pan konduktor tutaj otwiera drzwi. I za chwileczkę może będziemy mogli na chwileczkę wejść i pokazać naszym słuchaczom, jak wygląda pociąg ze środka. To co, chciałoby się zaśpiewać teraz utwór "Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet". I po prostu pojechać do pięknych okolic tutaj przy chicagowskich. No to co, wracamy na górę? Myślę, że tak, ale najpierw tutaj przejdźmy jeszcze tutaj chwilkę. Uważaj, Mieciu, żebyś nie stanowił zagrożenia dla pieszych, bo jest bardzo wąsko. I tutaj mamy logo metra, co jest ciekawe. Na ogół jak tutaj ludzie z Europy przychodzą, to widzą metro i myślą, o! Jestem w metrze. Tak, że na kolejce, a to jest zupełnie inaczej. To jest komunikacja, która jest, jeżeli można mówić, no taka międzymiastowa, ale koleje regionalne, a nie kolejka. Tak zwana nasza L-ka. No, ale w Chicago nieraz jest tak, że rzeczy są trochę inaczej w Ameryce niż wszędzie indziej na świecie. I fajnie, i dobrze, bo możemy o tym opowiadać. Ci, którzy nigdy w Chicago nie byli, no to teraz mają okazję zobaczyć, jak wygląda typowy chicagowski, amerykański pociąg. I co? Przenosimy się z powrotem na górę. Myślę, jak najbardziej. Tutaj w środku
żeby nasi widzowie mieli okazję zobaczyć. 1991 rok, Chicago Union Station. Co oznacza ten napis tutaj w tym miejscu na podłodze? Właśnie wtedy tutaj odnawiali ostatnim razem, zanim teraz podjęli się z okazji nadchodzącego 200-lecia odnowienie właśnie tej części Union Station. No tak, 2025 rok to setne urodziny Chicago Union Station. Podejrzewam, że będą to naprawdę bardzo huczne obchody. No o, to znaczy, 100 lat. Że przyjdziemy tutaj, Kasiu, żeby tutaj osobiście po polsku zaśpiewać 100 lat, żeby przyjdziemy. Taki polski akcent. Oczywiście, dołożymy wszelkich starań, aby się tutaj razem pojawiać. Z Mietkiem. I głośno pojawić i głośno zaśpiewać 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Tym bardziej, że i ty, i ja mamy naprawdę bardzo donośne głosy, o czym niejednokrotnie przekonali się nasi słuchacze, więc będzie nas naprawdę bardzo słychać, tym bardziej, że akustyka w tym miejscu, ten dźwięk się tak rozlewa i roznosi, to będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo ważne. 100 lat, 100 lat, niech żyje Union Station nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje Union Station nam. To widzę, że oprócz jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Nie za wcześnie? Nie, nigdy nie jest za wcześnie na życzenia. Nigdy jest za wcześnie na życzenia, nigdy nie jest za wcześnie na pokazywanie tych przepięknych miejsc, ale nasza dzisiejsza wycieczka powoli, nasza piechotka po historii Chicago, Polonii też, bo iluż Polaków stanęło tutaj na tej ziemi Lincolna właśnie w tym miejscu, przejeżdżając z jednego miasta do drugiego, z jednej metropolii do drugiej. No i my też tutaj się znaleźliśmy. Jak najbardziej. I co ciekawe, że zawsze jakieś polskie elementy jakoś w taki ciekawy sposób się tutaj znajdą. Na przykład z części Indiana, gdzie powiat nazywa się Kościuszko. Tak, w ogóle jest miasteczko Warsaw, Indiana. Tak. I kto tam jest? I jacy ludzie tam żyją? Polacy. Właśnie, Kasiu, nie Polacy. Amiszowie. O, a Amiszowie bardzo często korzystają właśnie z kolei. Tak, jak najbardziej. Opuszczamy Chicago Union Station, ale jeszcze kilka ciekawostek z zewnątrz. Wprawdzie w Chicago zimna, mokra pogoda. No ja nie wiem, czy my gdziekolwiek już pójdziemy, Danielu. Ja myślę, że przeniesiemy to na inny dzień, w momencie, kiedy w Chicago będzie pięknie, ciepło, gorąco. I wtedy będziemy mogli podziwiać wszystko to, co związane jest z tymi pięknymi budynkami i ich architekturą na zewnątrz. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, zostawiamy lajka, robimy share, bo dzielimy się naszą ukochaną pracą z wami. Mam nadzieję, że wy podzielicie się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, ze wszystkimi tymi, których lubicie. Jak najbardziej. A jeżeli jest jakieś wideo, które wcześniej obejrzeliście, czy nie mieliście okazji zobaczyć wcześniejszych wideo, które nakręciliśmy, no to Kasiu, jak najbardziej trzeba pójść albo do Kasi Pop na Facebooku, czy na Radio 1030. Polskie Radio Chicago, Polska Telewizja Polvision. Zapraszamy i dziękujemy wam. Pozdrawiamy, skądkolwiek nas oglądacie, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Na zewnątrz możemy oddech złapać, już świeżym powietrzem, bez maski. Jednak wewnątrz absolutnie nikt nie może być bez maski, dlatego dostosowaliśmy do tego, o co proszą nas w Stanach Zjednoczonych, czyli o przestrzeganie wszystkich pandemicznych obostrzeń. Dziękujemy za uwagę. Kasia Popko i Daniel Pogorzelski. Do usłyszenia!